Cześć! W dzisiejszym 7 już odcinku z serii Poradnik pokażę Wam, jak zrobić event kryptydy solo. W razie pytań zapraszam do komentarzy lub do mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Z tej strony Dworko.pl, skrypty76, PS4 Polska. Zapraszam do oglądania. Kryptydy są eventem publicznym, o którym powiadomienie zobaczycie w lewym górnym rogu. Kończą one wątek kłamliwego Love. Seria zadań o nim została dodana do Fallouta 76 wiosną 2019 roku w ramach rozszerzenia Dzikiej Apalachy. Głównym bossem jest fałszywy owca Squatch, czyli Szturmotron przebrany za takową kryptydę. Aby dostać plan na Ronsie, czyli najważniejszą rzecz z tego eventu, musimy ukończyć serię zadań z kłamliwym Love. Dzięki temu będziemy mogli wylosować legendarną broń, która jest dosyć w cenie, czyli Ronsie. Aby uruchomić to zadanie, musimy pójść do dowolnego handlarza i z różności kupić układ stalony karty odwołania. Następnie udajemy się do pylonu, miejsca zasadzki. Znajduje się ono na popielisku. Na pewno przyda się Wam wysoka umiejętność skradania prócz steampaków. Jeżeli chcecie, zrobić to w taki sposób, jaki za chwilę przedstawię. W żadnym elemencie pancerza nie mam profitu, trudniej cię wykryć, gdy się skradasz. Użyłem do tego celu plecaka izolowanego w celu zwiększenia odporności na obrażenia elektryczne oraz kart specjal. Karta rozpraszacz, dzięki której zyskałem 20 punktów więcej odporności na energię. Karta skradanie się, dzięki której mam 75% więcej szans na skuteczne skradanie. Karta sztuka uciekania, dzięki której tuż po kucnięciu przeciwnicy jest duża szansa, że już mnie nie będą widzieć. Prócz tego przyda nam się karta skoncentrowany ostrzał z percepcji. Dzięki temu będziemy mogli oddawać strzały wyłącznie w korpus, najczulszy punkt naszego dzisiejszego przeciwnika. Gdy już jesteśmy na miejscu i oczyściliśmy z przeciwników lokację, podchodzimy do warsztatu Majsterkowicza. Będziemy musieli stworzyć kartę odwołania Szturmotrona z zakupionego przed chwilą układu scalonego. Gdy już to zrobimy, podchodzimy do komputera i wybieramy trzecią opcję, używając karty. Teraz mamy 10 minut na przygotowanie się na zadanie. Możemy sprawdzić, czy nic nowego się nie zrespiło tuż obok nas. Jak już pozbędziemy się nieproszonych gości, możemy z powrotem wrócić do komputera, aby uruchomić procedurę odwołania Szturmotrona. Da nam to około minuty, zanim fałszywy owca Squatch przyjdzie do nas w postaci niewidzialnej na początku. Jak coś, używam broni Bloodied, czyli na pół zdrowia, które teraz posiadam. Wielkiej przewagi mi ona nie daje, daje natomiast szybkostrzelność. Następnie szukamy sobie dogodnej lokacji, żeby nie zahaczyły nas pobliskie roboty, które zeszły się również podczas procesu odwołania. Dobrze jest zająć miejsce przy pylonie, jednak uważać trzeba, żeby żadnemu robotowi, który kręci się, nie wejść w drogę. Przez to stracić możemy status ukrycia. Kolejne zdobycie takiego statusu może nam zająć troszeczkę czasu, gdyż robotów jest, troszeczkę. Gdy już czas oczekiwania na przyzywany cel kończy się, podchodzimy do pierwszego pylonu, żeby go aktywować. Pamiętajmy, że od teraz otrzymujemy obrażenia elektryczne od pylonów, przez co musimy pilnować swojego pasku zdrowia. Najważniejsze podczas tej operacji jest zachowanie spokoju i ostrożne skradanie się, żeby nie zostać zlokalizowanym. Teraz udajemy się do drugiego pylonu, cały czas mając na uwadze to, żeby nie wejść żadnemu robotowi w drogę oraz swój pasek zdrowia. Gdy już go aktywujemy, podchodzimy do trzeciego pylonu.
Jak już aktywujemy ostatni pylon, nasz dzisiejszy delikwent straci pole maskujące. Dzięki temu nasze ataki w końcu przynoszą jakiś skutek. Pamiętajcie, aby cały czas unikać bezpośredniego kontaktu i nawet podczas strzelania skradać się. Podsumowując, przez cały czas eventu nie byłem wykryty przez bossa. Dzięki temu w gruncie rzeczy nie wiedział, skąd dokładnie dobiegł atak. Jak każdy powalony legendarny robot, kilka sekund po śmierci wybucha, więc radzę się odsunąć, jeżeli nie chcecie otrzymać obrażeń. I voilà! Event mamy skończony, będąc samemu. Brawo wy! To tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do mojego Discorda, link w opisie. Do zobaczenia i do usłyszenia w apalachach. Elo!